Dzień dobry. Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kwojak i witam w kolejnym vlogu na moim kanale. W piątek obiecałem wam, że zrobię takiego vloga, w którym trochę wytłumaczę tą moją ostatnią przerwę, z czego ona wynikała, dlaczego i skąd w ogóle ten pomysł. To w sumie nie była taka do końca przerwa, bo ja na YouTubie działałem, ale działałem tylko w obrębie symulatorów i robiłem live'y, inne gwem, właśnie materiały tylko i wyłącznie związane z tymi symulatorami. Moi drodzy, przerwa wynikała z kilku rzeczy. Przede wszystkim stwierdziłem, że robienie czegoś innego niż symulatory po prostu nie ma sensu, bo u mnie te symulatory oglądają się najlepiej na Discordzie. Dużo mam właśnie osób, które siedzą w tych symulatorach i wszystko mi po prostu do tego pasowało. I drugim powodem, który jakby zachęcił mnie do tego, było to, że narzuciłem na siebie bardzo dużą presję. Bo jak wiecie, ja miałem, no i cały czas jest taki system materiałów w poniedziałki, środy i piątki. I chodzi o to, że narzuciłem na siebie bardzo dużą presję tego, żeby te materiały były terminowo, czyli w te dni, żeby na pewno były, więc adekwatnie bardzo, bardzo jakby się starałem na to, żeby te materiały zrobić. Poczułem bardzo dużą presję z tym związaną i po prostu stwierdziłem, że no nie, że po prostu muszę sobie zrobić przerwę. Miałem też trochę nieco bardziej gorętszy okres w szkole, więc tym bardziej dobrze, że tak postąpiłem, bo po prostu nie miałbym czasu nagrywać tak normalnie, tak to robiłem do października. Ale teraz, jak już wiecie, wracamy, bo jednak stwierdziłem, że kurde, gry to jest taki wyznacznik i jednak chciałbym w takim kierunku iść, czy bardziej, że już to zacząłem. I tak w sumie to takie dwa główne, podstawowe powody. Zresztą ten pierwszy, tak jeszcze rozwijając ten powód pierwszy, to zawsze jak chyba jakiegoś live'a, czy nagrywam grę, to zawsze doszedł we wrażenie, że ona jest sobie oglądana niż te symulatory. No na ogół tak jest rzeczywiście, ale ostatnio to też się zmienia na lepsze, także bardzo wam za to serdecznie dziękuję. To w tym roku byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wchodźcie na kanał sportowy, na Instagrama, na Twitcha. Ostatnio bardzo regularnie streamuję, także zapraszam na Twitcha, na forum oraz na Discorda. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.